Odkąd jakiś czas temu dostałam ten kubek od mojej przyjaciółki, marzyliśmy z Januszem, żeby zobaczyć leniwce na Kostaryce. Marzenie to udało nam się zrealizować w ubiegłym roku. Na przełomie stycznia i lutego pojechaliśmy tam na całe 14 dni. Jednak Kostaryka uważana jest za jeden z droższych krajów Ameryki Środkowej. Także po powrocie nasi przyjaciele, widząc gdzie byliśmy, co robiliśmy, non-stop pytali nas, ile nas to wszystko kosztowało. W tym filmiku jednak chcemy Wam pokazać, że da się zrobić Kostarykę po taniości, w taki backpackerski sposób, że nie wydacie fortuny na pobyt w tym przepięknym miejscu. Przeanalizujemy również cały program, który realizowaliśmy na Kostaryce dzień po dniu, co widzieliśmy, gdzie byliśmy i co najważniejsze, za ile. Pamiętajcie również, że Kostaryka jest jednym z niewielu krajów, który na początku 2021 roku nie wymaga od Was testów ani kwarantanny. Także oprócz Zanzibaru i Meksyku warto pomyśleć o wakacjach właśnie tam i nie będziecie rozczarowani. Pura vida, witam na Kostaryce! Pura vida w dosłownym tłumaczeniu oznacza szczęśliwe, spokojne życie. I tego możecie spodziewać się na Kostaryce. Oprócz tego lasy tropikalne, różnorodność flory i fauny, najlepsze nurkowania na świecie i możliwość uprawiania wielu sportów, w tym również ekstremalnych. Podróż zaczęła się na Krecie, stąd do Aten, Berlina, Panamy i do San Jose. Bilet kupiliśmy już jakiś czas temu, tak jak zawsze na promocji. Kosztował nas 330 euro w obie strony. Transport na Kostaryce działa dosyć sprawnie, ale jak na najlepiej rozwinięty kraj Ameryki Środkowej mogłoby być troszeczkę lepiej. Zważywszy na to, że mieliśmy tylko 14 dni, więc chcieliśmy w miarę szybko przemieszczać się z jednego miejsca na drugie, postanowiliśmy wypożyczyć samochód. Dzisiaj nawet, jeżeli sprawdzacie w necie, znajdziecie bardzo dobre oferty na wynajem samochodów. My za 14 dni średniej klasy samochodu zapłaciliśmy 100 dolarów. Na tej samej stronie wykupiliśmy również dodatkowe ubezpieczenie i myśleliśmy, że zrobiliśmy deal tygodnia. Po przylocie do San Jose na lotnisku czekał na nas przedstawiciel wypożyczalni samochodów. Pojechaliśmy jakieś 10 minut, żeby podpisać papiery, odebrać samochód, ale tu pojawia się pierwszy zgrzyt. Pracownik wypożyczalni powiedział, że nie może nam wypożyczyć tego samochodu, gdyż według prawa musimy mieć ubezpieczenie z tej samej wypożyczalni samochodów. Zaproponował nam takowe ubezpieczenie, jednak problem był w tym, iż ubezpieczenie na te 14 dni wynosiło 6 razy tyle, co koszt wynajęcia samochodów. Mieliśmy małą burzę mózgów, rozważyliśmy wszystkie plusy i minusy i naprawdę nie chciało nam się szukać nowego samochodu, nie chciało nam się wracać na lotnisko, była niedziela 22 wieczorem, także przełknęliśmy tą gorzką pigułkę, podpisaliśmy papiery i my pojechaliśmy do naszego pierwszego Airbnb. Później okazało, nie byliśmy ani pierwszymi, ani ostatnimi, którzy nadziali się w ten sposób na wypożyczalni samochodów na Kostaryce, ale absolutnie nie żałujemy wypożyczenia samochodu, ponieważ zrobiliśmy w ciągu tych 14 dni 1530 km. Zwiedziliśmy mnóstwo fantastycznych miejsc, a dzieląc wszystkie koszty na 3, bo podróżowaliśmy z naszą przyjaciółką, myślę, że za same autobusy lokalne zapłacilibyśmy więcej. Nasze pierwsze Airbnb w pobliżu San Jose. Linki do wszystkich miejsc, gdzie spaliśmy, znajdziecie w opisie tego filmu. Nie spodziewajcie się luksusów. To są w miarę tanie obiekty, zawsze z kuchnią, bo śniadania przygotowywaliśmy sami, ale skromne. A nasze pierwsze Airbnb, mniej więcej 20 minut od lotniska, dwie sypialnie, miejsce parkingowe, super przyjaźni właściciele, którzy powitali nas przekąskami i za całe mieszkanie zapłaciliśmy 24 dolary. Z San Jose chcieliśmy pojechać w kierunku La Fortuny, jednak po drodze chcieliśmy zatrzymać się, żeby zobaczyć jeden z licznych na Kostaryce wulkanów. Braliśmy pod uwagę dwa, albo Irazu, to jest najwyższy wulkan na Kostaryce, ponad 3700 metrów nad poziomem morza. Jednak sprawdzając pogodę i Wam to również sugeruję, żeby z dnia na dzień sprawdzać, jak wygląda pogoda w miejscu, które Was interesuje. Wyglądało, że będzie bardzo zachmurzone i praktycznie niczego nie zobaczymy. Więc wybraliśmy się na wulkan Poas. Bilety możecie zarezerwować tylko i wyłącznie online. Koszt to 20 dolarów za osobę.
Po tym krótkim zaliczeniu wulkanu ruszyliśmy w kierunku La Fortuny. Tam na 3 noce zarezerwowaliśmy ten właśnie Yellow House, czyli żółty domek. Cena za osobę za te 3 dni to $38. Domek ten położony był z dala od centrum La Fortuny, ale za to na obrzeżach lasu tropikalnego, gdzie mogliśmy podziwiać kolibry i słuchać w nocy wyjących małp. Po rozpakowaniu się pojechaliśmy do centrum La Fortuny, a tam spotkaliśmy Eryka, właściciela Volcano Lake Adventure, i który sprzedał nam 3 wycieczki, a mianowicie w poszukiwaniu leniwców, zipline i canyoning. Jego agencja znajduje się w centrum La Fortuny i naprawdę z czystym sercem mogę go polecić. Był on bardzo pomocny i dał nam naprawdę super ceny. La Fortuna jest również znana ze swoich gorących źródeł i na miejscu znajdziecie wiele hoteli czy ośrodków spa, które za drobną opłatą $80 pozwolą Wam korzystać z ich infrastruktur. Jednak my mamy dla Was inne rozwiązanie. Jakieś 20 minut za miastem znajduje się hotel Tabacón, a tuż za nim wejście do darmowych źródeł. Jeżeli zobaczycie zaparkowane na ulicy samochody, oznacza, że jesteście na miejscu. Oczywiście zawsze na Kostaryce znajdzie się ktoś, kto zażąda opłaty za ten parking. My po negocjacjach zapłaciliśmy $4. Może te źródła nie są aż tak wypasione jak w 5-gwiazdkowych hotelach, ale my bawiliśmy się tam znakomicie. Kolejnym darmowym miejscem w pobliżu La Fortuny jest El Salto, czyli Jump, gdzie możecie wskakiwać do wody i korzystać z rozwieszonych tam lin. A w kolejnym dniu mieliśmy ogromną zabawę i frajdę na zipline. W La Fortuna jest bardzo dużo agencji, które organizują zipline. My wybraliśmy Arenal Mundo Aventura ze względu na to, że jeden ze szlaków prowadził nad wodospadem La Fortuna. Jest on przepiękny, majestatyczny, także chcieliśmy go zobaczyć z góry. A po południu ruszyliśmy na spacer z przewodnikiem po lesie tropikalnym. Wycieczka trwała 2 godziny i przewodnik pokazywał nam nie tylko leniwce, ale również tukany i różnokolorowe płazy i małpy. A dzisiaj coś, co robiłam po raz pierwszy w życiu, czyli canyoning. Wybraliśmy Makiki Adventure. Zapłaciliśmy za osobę $75 i muszę Wam powiedzieć, że był to jeden z fajniejszych dni na Kostaryce. Makiki są nowi na rynku, ale bardzo profesjonalni. W naszej grupie byliśmy sami, więc wszystko szło bardzo sprawnie i szybko. Podczas naszej trasy pokonywaliśmy kilka wodospadów, w tym najwyższy, 60-metrowy, który dostarczył nam naprawdę sporo wrażeń. Po przedarciu się przez lasy tropikalne panowie zabrali nas do lokalnej knajpy, czyli sody, na najlepsze casado, jakie jedliśmy podczas całego naszego pobytu na Kostaryce. Po południu pojechaliśmy jeszcze do parku Arenal, który znany jest z wiszących nad dżunglą mostów, z których świetnie jest obserwować ptaki i zwierzęta. Z tego miejsca również doskonale widoczny jest wulkan Arenal. Koszt $26 za osobę. Po 3 pełnych wrażeń dniach w La Fortuna udaliśmy się w kierunku wodospadów Rio Celeste. Wstęp na teren parku kosztował nas $12 plus $2 za parking. Miejsce jest przepiękne i z przyjemnością spędziliśmy tam 2 godziny spacerując po dżungli. Na kolejny dzień zaplanowaliśmy Playa del Coco i nurkowanie w tym wspaniałym miejscu, jednak musieliśmy podzielić drogę, więc przespaliśmy się w miejscowości Rio Naranjo. I znowu za 2-pokojowy mały apartament z kuchnią zapłaciliśmy $24. No i już mamy dzień 6 naszej wyprawy. Z samego rana wyruszamy do Playa del Coco, żeby ponurkować. W pierwszej kolejności chodziło nam po głowie nurkowanie z bullsharkiem na Bat Island, ale okazała się to zbyt dla nas droga wyprawa, więc ruszyliśmy w poszukiwaniu nurków z mantami. I mimo iż nurkuję od 20 lat w różnych egzotycznych miejscach, nigdy na żywo ich nie widziałam, a że zbliżały się moje urodziny. And I wanted to prepare for her birthday gift to dive with mantas and make a new profile picture. Gdy zaczęliśmy pytać o ceny nurkowań, okazało się, że cena za to samo nurkowanie z Playa Flamingo jest o $20 niższa. Również spędzamy o wiele mniej czasu na statku, więc czym prędzej wzięliśmy samochód i pojechaliśmy 40 minut na sąsiednią plażę, Playa del Flamingo. Tam udaliśmy się do Rocket Frog Diving Center i wykupiliśmy nasze nurkowanie, mając nadzieję na spotkanie z mantami w dniu kolejnym.
popołudnie spędziliśmy na plaży. Zakwaterowanie znaleźliśmy 15 minut od Playa del Flamingo w Casa Esmeralda. Zapłaciliśmy $15 za osobę w hostelu. No i nastał wielki dzień, czyli nurkowanie z mantami. Na statku byliśmy podzieleni na 10 grup po 2-3 osoby i podczas pierwszego zejścia widzieliśmy mnóstwo rekinów, kolorowe rybki, ale tylko nasza grupa nie widziała mant. Wielkie rozczarowanie i niepokój, ale już w następnym nurkowaniu są. Widzieliśmy 6 albo 7 dużych mant, niesamowite przeżycie, warte każdych pieniędzy. A tak a propos, za 2 zejścia pod wodę zapłaciliśmy $110. A ja dostałam swój urodzinowy prezent, czyli zdjęcie z mantą. Zresztą zdjęcia tego używam do dnia dzisiejszego jako profilowe na Facebooku. Jeszcze tego samego dnia po południu ruszyliśmy w kierunku regionu Monteverde, żeby zobaczyć lasy mgliste. Za zakwaterowanie na 2 noce w centrum miasteczka zapłaciliśmy $21 na osobę. Lasy mgliste regionu Monteverde są obowiązkowym punktem programu. I teraz macie do wyboru 2 duże parki, albo Monteverde, albo mniejsza i prawie o połowę tańsza Santa Elena. My wybraliśmy Santa Elena, zapłaciliśmy $16 za wstęp. W parku tym znajdziecie kilkanaście bardzo dobrze oznaczonych szlaków. My wybraliśmy ten najdłuższy szlak i przez bite 5 godzin chodziliśmy wśród najbardziej bujnej zieleni, jaką kiedykolwiek widziałam w życiu, podziwiając różnorodne ptaki, owady, płazy i zwierzaki. W kolejnym dniu, już 7, udaliśmy się na wzgórze Serra Amigos. Jest to jeden z niewielu bezpłatnych szlaków pieszych na Kostaryce. My zaparkowaliśmy nasz samochód w pobliżu hotelu Belmare i stamtąd rozpoczyna się mniej więcej godzinny w jedną stronę szlak na szczyt, z którego rozpościera się fantastyczny widok na okolice, którego jednak niestety nie mogliśmy w pełni docenić ze względu na chmury. No cóż, szkoda, może następnym razem. Po wspinaczce obraliśmy kierunek na południe, czyli plaża Manuel Antonio. Po drodze zatrzymaliśmy się również na słynnym moście Tarholes, żeby popodglądać krokodyle. Gdybyście chcieli wziąć udział w wycieczce statkiem pomiędzy krokodylami, kosztuje ona $25. Plaża Manuel Antonio należy do jednej z ładniejszych na Kostaryce. My zatrzymaliśmy się na noc w miejscowości Quiepos, oddalonej mniej więcej 15 minut od Manuel Antonio. Link oczywiście w opisie filmu. Ze względu na to, że mieszkamy na stałe na Krecie, nie planujemy zbyt dłuższych pobytów na plaży w odwiedzanych miejscach, ale jak najbardziej możecie tą plażę wziąć pod uwagę, szczególnie również, że obok znajduje się jeden z bardziej znanych parków narodowych. Ale jak widzicie, zwierząt i przyrody nie da się tylko utrzymać w parkach i chętnie one wychodzą poza ich granice. A my dalej ruszamy w kierunku południa, jedziemy do miejscowości Porto Jimenez, gdzie zatrzymujemy się jedynie na chwilę, żeby zrobić zakupy spożywcze, których będziemy potrzebować w niesamowitym miejscu, czyli w hostelu Bolita. Hostel ten znajduje się w samym sercu dżungli. Aby dotrzeć do niego, musicie pokonać 30-minutowy trekking. Musicie mieć jedzenie na cały okres pobytu, ale niesamowite położenie tego miejsca w jednym z najbardziej dzikich terenów na świecie. Możliwość korzystania z 70 km szlaków pieszych położonych wokół hostelu. Obserwacja tukanów, papug, świetlików leżąc sobie po prostu w hamaku sprawiły, że dni, które tam spędziliśmy, zapamiętamy naprawdę na całe życie. Możecie zamieszkać tam w salach wieloosobowych. My wybraliśmy pokoje prywatne, takie odkryte na dżunglę. Koszt za 2 dni to $35 od osoby. W kolejnym dniu chcieliśmy dostać się do Drake Bay i zanurkować na pobliskich wyspach Canio. Aby dostać się do Drake, możecie albo popłynąć statkiem z miejscowości Sierpe, albo mając samochód 4x4, wybrać drogę lądową. My mieliśmy samochód osobowy, ale lokalsi stwierdzili, że w porze suchej damy sobie radę, więc pojechaliśmy i nie polecam. Naprawdę droga jest tragiczna. Odcinek 20-kilometrowego ostrego offroadu pokonaliśmy w 1,5 godziny, pokonując po drodze jeszcze kilka rzeczek. Szybko znaleźliśmy zakwaterowanie i poszliśmy w poszukiwaniu najlepszej ceny na nasze nurki, mając nadzieję na spotkanie z rekinami młotami. Zwycięzcą okazał się Costa Rica Adventure Divers, gdzie zarezerwowaliśmy nurki na kolejny dzień. I za nurkowanie w jednym z najlepszych spotów na świecie zapłaciliśmy $120 od osoby. I znowu przeżyliśmy kolejne niesamowite doświadczenie. Jeżeli chcecie zobaczyć filmik z nurkowania na Kostaryce, link do niego znajdziecie również w opisie filmu.
Niestety nie zobaczyliśmy rekina młota, ale po raz pierwszy w życiu widziałam wieloryby. Po wspaniałym dniu ruszyliśmy tą samą drogą w kierunku wodospadów na Łajaka. Nasze Airbnb zarezerwowaliśmy parę kilometrów od wejścia do wodospadów. Cena $10 za osobę. Kostaryka ma bardzo dużo przepięknych wodospadów, ale co mnie zdziwiło, wiele z nich pozostaje w prywatnych rękach, więc trzeba zapłacić za wstęp. W przypadku na Łajaka jest to $10 za osobę i $1 za parking. Ale wodospady te dają fantastyczną możliwość, żeby popływać, powskakiwać do wody. Nie zapomnijcie również wejść na wyższy poziom wodospadów, skąd rozpościera się fantastyczny widok. No i powoli nasza wyprawa po Kostaryce dobiega końca. W drodze do San Jose chcieliśmy jeszcze zatrzymać się na tym moście z krokodylami, aby skorzystać z wycieczki i stanąć z nimi twarzą w twarz. Ale niestety po raz pierwszy na Kostaryce spotkaliśmy się z bardzo dużymi korkami, więc nie zdążyliśmy na ostatni tur statkiem, ale zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby jeszcze poprzyglądać się krokodylom z mostu. W San Jose zatrzymaliśmy się w tym samym apartamencie co po przylocie. Teraz był on jeszcze tańszy, czyli $7 za osobę, a pakując się wspominaliśmy nasze fantastyczne wakacje. W kolejnym dniu oddaliśmy nasz samochód do wypożyczalni. I witaj Europo! Czas więc na nasze ostateczne podsumowania. W czasie podróży zrobiliśmy 1530 km. Całkowity koszt wynajęcia samochodu na jedną osobę to $33 za wynajem samochodu, $200 za ubezpieczenie i około $70 za benzynę za cały okres tego naszego pobytu. Cena za zakwaterowanie wahała się pomiędzy $7 a $17 za noc za osobę, także total wyszedł nam $171. Odnośnie wyżywienia, zawsze wynajmowaliśmy pokoje z aneksem kuchennym, więc śniadanie, czasami drobne przekąski robiliśmy we własnym zakresie. Natomiast stołowaliśmy się w lokalnych knajpach, czyli sodach i po dodaniu wszystkich kosztów zmieściliśmy się w sumie $250 za osobę. Oczywiście najdroższe dla nas były wejścia do parków i atrakcji, ale to już od Was zależy, jak chcecie wakacje spędzić. My za wejścia do 5 parków zapłaciliśmy $84. I ostatnie, ale najbardziej przez nas wyczekiwane wszelkie atrakcje, czyli nurkowanie, canyoning i ziplining, kosztował nas $385 za osobę. Czyli całkowite koszty dla nas, transport $302, zakwaterowanie $171, wyżywienie $250 i różnorodne atrakcje $469 za osobę. Czyli całkowite koszty to $1192 za osobę. Pamiętajcie, że w opisie filmu macie linki do strawy z naszych trekkingów, do zakwaterowania i wszelkich atrakcji. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, pytajcie w komentarzach. Oczywiście zasubskrybujcie i również mam nadzieję, wybierzecie się w tym roku na Kostarykę, zainspirowani trochę tym filmikiem.